Rosa. Ciężkie czasy dla agentów. Część 32. Dalszy ciąg pod rozdziału 11 pod tytułem Operacja Iracko-irańska. Moskowia zdradziła Irak swojego byłego sprzymierzeńca już podczas pierwszej wojny w Zatoce. Później swoją zdradę jeszcze pogłębiła. Moskowia przy wykorzystaniu swojej agentury wpływów w USA w państwie Izraela i w diasporze wytworzyła fałszywy obraz, jakoby Irak był w posiadaniu niektórych rodzajów broni masowego rażenia, biologicznej, chemicznej i był bliski wejścia w posiadanie broni jądrowej. Według tej dezinformacji broń masowego rażenia Irakowi była potrzebna do natychmiastowego jej użycia przeciwko państwom sąsiednim, które zamierzał podbić, względnie groźbą użycia broni masowego rażenia zmuszać do narzucanych zachowań, zwłaszcza przeciwko państwu Izraela. Oprócz broni masowego rażenia w Iraku miały znajdować się bazy Al-Kaidy odpowiedzialnej za przeprowadzone 11 września 2001 roku w USA ataki terrorystyczne. Kiedy z perspektywy chwili bieżącej spoglądamy wstecz przez pryzmat ujawnionych materiałów wywiadowczych o rzekomym uzbrojeniu Iraku w broń masowego rażenia, zdumienie budzi ich miałkość, szczupłość, niekonkretność, brak logiki w wyciąganiu wniosków. W oczernieniu Iraku przed pierwszą wojną w Zatoce widać daleko posunięte analogie do oczerniania Czeczenii i Czeczeńców. Przed pierwszą wojną w Czeczenii Moskowia rozpuszczała plotki o rzekomej mafii czeczeńskiej, która miała być straszliwsza od jakiejkolwiek innej mafii, a przynależność do niej wśród Czeczeńców miała być powszechna. Przed drugą wojną w Czeczeni, czekiści Putina na konto rzekomych terrorystów czeczeńskich wysadzali bloki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich mieszkańcami. Jeden z autorów książki Blowing Up Russia, Aleksander Litwinienko, został zamordowany. Zabójstwo Litwinienki formalnie mieści się w kategorii skrytobójstwa, ale środki techniczne zastosowane do jego popełnienia nadają mu charakter egzekucji publicznej. Morderca funkcjonariusz FSB i poseł do Dumy Federacji Rosyjskiej Andrzej Ługowoj dodał do herbaty litwinienki izotop polonu 210. Wielka Brytania wystąpiła do Federacji Rosyjskiej o wydanie Ługowoja, ale spotkała się z odmową. W tym samym czasie miały miejsce incydenty naruszania brytyjskiej przestrzeni powietrznej przez samoloty bojowe Federacji Rosyjskiej w przypadku Iraku, analogicznie wojnie informacyjnej towarzyszyły działania konkretne. Bardzo często działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze kończą się klapą, mimo ogromnych środków, jakie na nie przeznaczono. Kluczowym niepowodzeniem wywiadowczym jest niezrozumienie sytuacji, co powoduje, że rząd czy wojsko podejmują działania, które są nieodpowiednie albo wręcz szkodliwe dla ich interesów. Co jest tego powodem? Po pierwsze, podporządkowanie wywiadu polityce. Po prostu politycy wymagają tego, co im w głowie zaświta, ideologia nieraz dyktuje coś nierealistycznego, a wywiadowcy zmuszeni są dostosować się, na przykład George Bush i rzekoma broń masowego rażenia w Iraku. Po drugie, powodem niepowodzenia bywa niedostępność informacji, gdy właśnie jej potrzeba. Po trzecie, tak zwana obiegowa opinia paraliżuje jakość i trafność działań. Przykład wszyscy zgadzali się, że Jasio jest głupi, więc nikt nie zajmował się nim, bo nikt się nie spodziewał, że Jasio wysadzi parlament. Ale najpoważniejszym źródłem niepowodzeń wywiadowczych jest chyba kompleks lustrzanego odbicia polega on na osądzaniu sytuacji nieznanych na podstawie znanych. Oprócz rozsiewania kłamstw o rzekomym uzbrojeniu Iraku w broń masowego rażenia, Moskowia wpajała fałszywe przekonanie o łatwości zaprowadzenia w Iraku reform po pokonaniu oporu sił zbrojnych poprzedniego reżimu. Moskowia osłaniała źródło prowokowania USA do napaści na Irak. Większość światowej opinii publicznej jest przekonana, że do obalenia reżimu Saddama Husajna przekonali USA Żydzi ale to dla państwa Izraela i diaspory było niekorzystne. Na Bliskim Wschodzie największymi wrogami państwa Izraela były trzy państwa Syria, Irak i Iran. Dla Izraela tak się szczęśliwie złożyło, że były ze sobą wzajemnie skonfliktowane, co bardzo obniżało skuteczność działań podejmowanych przez te państwa przeciwko państwu Izraela, co bardzo zwiększało jego bezpieczeństwo. W interesie państwa Izraela leżało podtrzymywanie konfliktu między tymi trzema jego przeciwnikami, co wymagało istnienia każdego z nich. Usunięcie któregokolwiek z tej trójki pozostałych dwóch spuszczało ze smyczy na państwo Izraela. I tak się stało. Po obaleniu reżimu Sadama Husajna Iran i Syria uzyskały wolne środki, którymi wsparły Hezbollah, operujący w południowym Libanie, przy północnej granicy państwa Izraela. Hezbollah dostał m.in. nowe, lepsze typy rakiet w większej liczbie, którymi ostrzeliwał północne rejony Izraela. Dopuścił się też rajdu oddziału terrorystów na samo terytorium Izraela. To był pretekst do wojny Izraela z Hezbolachem. Wojnę przeciwko Hezbolachowi Państwo Izraela przegrało. Nie zrealizowało żadnych z celów wojny i musiało wycofać swoje siły zbrojne z południowego Libanu. Już w trakcie działań zbrojnych okazało się, że Hezbollah zbudował podziemne schrony, w których terroryści bezpiecznie przeczekiwali izraelskie ostrzały artyleryjskie i bombardowania lotnicze, po czym wychodzili i wracali do walki. Do tych schronów celowo nie wpuszczali ludności cywilnej, której ofiary wykorzystywali propagandowo przeciwko Żydom. Takie schrony są bardzo kosztowne, zwłaszcza że były bardzo dobrze zamaskowane i trudne do wykrycia. Tych schronów by nie było, gdyby Syria i Irak swoje środki zamiast na nie musiały przeznaczyć przeciwko Irakowi. Powyżej nie została opisana jakaś wiedza tajemna przeciwnie przed takimi konsekwencjami drugiej wojny w Zatoce dla państwa Izraela i diaspory przestrzegał między innymi Janusz Korwin-Mikke więcej niż jednej publikacji i niżej podpisany Jeżeli dwaj wyżej wymienieni mogli na to wpaść to tym bardziej wpaść na to powinni analitycy gremiów decyzyjnych państwa Izraela jeżeli Izrael nie tylko, że nie mógł zapobiec obaleniu reżimu Sadama Husajna w Iraku, lecz co więcej, nie mógł zdementować, że to właśnie on przeszedł do drugiej wojny w Zatoce, to świadczy o bardzo silnym zinfiltrowaniu elit władzy państwa Izraela i kręgów przywódczych diaspory przez agentów wpływu Moskowi. Wojna z Irakiem nie musi oznaczać automatycznie obalenia Sadama Husajna. Celem pierwszej wojny w Zatoce było wyzwolenie Kuwejtu podbitego przez Irak. Wtedy wojska koalicji po wyzwoleniu Kuwejtu zajęły tylko południową część Iraku, nie zajęły jego stolicy Bagdadu i po krótkim pobycie wycofały się. Nawet jeżeli kwestię posiadania przez Irak broni masowego rażenia przyjąć za dobrą monetę, to do jej rozwiązania nie było konieczne ani zajęcie całego terytorium Iraku, ani obalanie reżimu Sadama Husajna. Przed drugą wojną w Zatoce, w Iraku, operowali inspektorzy ONZ poszukujący broni masowego rażenia. Żadnej tego typu broni nie znaleźli. Jednak ich działalność w Iraku przypominała zabawę w ciuciu babkę. Funkcjonariusze reżimu Sadama Husajna zachowywali się tak, jakby przed inspektorami ONZ broń masowego rażenia ukrywali opóźniali wejścia inspektorów do niektórych obiektów, co mogło rodzić podejrzenia, że broń masowego rażenia jest przewożona z obiektu przed kontrolą do obiektu po kontroli. Inna sprawa, że w miarę postępów kontroli inspektorzy ONZ przeszli od kontroli typowych obiektów militarnych i przemysłowych do prywatnych pałaców Husajna. Ludzie Husajna utrudnianie procedowania inspektorów ONZ tłumaczyli ochroną prywatności Husajna. Nie wyglądało to wiarygodnie, bo Hussein miał więcej pałaców niż jeden koncern hal fabrycznych. Aby inspektorzy ONZ mogli dokończyć lustrację obiektów w Iraku, nie była potrzebna wojna. Wystarczyła zwykła demonstracja siły. Zdaje się, chyba że Hussein w możliwość wybuchu wojny nie wierzył do końca. Wystarczyło go tylko mocniej postraszyć. Jednak podczas drugiej wojny w Zatoce postąpiono odmiennie niż w pierwszej. Zajęto całe terytorium Iraku, a reżim Saddama Husajna obalono. I to było otwarcie puszki Pandory.